18 grudnia w budynku OSP Brwinów odbyła się Wigilia dla osób dotkniętych kryzysem ubóstwa i bezdomności, zorganizowana przez Stowarzyszenie Ponad Miedzą. Organizacja ta opiekuje się osobami najuboższymi i mającymi trudności w odnalezieniu się w codziennym życiu. Gościmy przede wszystkim ludzi w potrzebie, bo im dedykowane jest to spotkanie. Natomiast bardzo, bardzo mnie cieszy, że gościmy całą masę osób wspierających, czyli ruszyła taka misja wspólnego stołu, o czym ja zawsze marzyłam. Wspólny, duży stół, przy którym możemy usiąść wszyscy, ci w potrzebie i ci, co czynią dobro i wspomagają. Więc oczywiście uroczystość dzisiejsza objęta honorowym patronatem pana Krzysztofa Rymuzy, starosty Pruszkowskiego, wicestarosta Grzegorz Kamiński, dyrektor Brwinowskiego SIOPS-u Joanna Dzierzba, wspierający nas Bank Paribas, czyli masa osób, które pokazują, że los tych ludzi nie jest im obojętny i że razem możemy stworzyć, mam nadzieję, już niedługo ośrodek Ponad Miedzą. W listopadzie obchodziliśmy rok z zupą Ponad Miedzą, która w każdym tygodniu daje możliwość osobom ubogim na zjedzenie choć jednego ciepłego posiłku. Jest ona wydawana w każdą niedzielę na targowisku w Brwinowie w godzinach od 10 do 12. Jest to również najłatwiejszy sposób, aby uzyskać informacje, jak możemy wspomóc stowarzyszenie oraz jego podopiecznych. 13 miesiąc własnym sumptem wydajemy w każdą niedzielę zupę, więc można do nas przyjść tam, porozmawiać na temat oferowanej przez nas pomocy i porozmawiać, jak można nam pomóc, bo jest to tak, że nie każdy ma dość czasu, żeby się zaangażować w bezpośrednią pomoc, ale na przykład zawsze poszukujemy osób, które mają zawody, które mogą być pomocne. Cały czas potrzebujemy wsparcia lekarzy, psychologów, terapeutów. Potrzebujemy osób, które związane są z prawem, czyli porady prawne. Poza tym zawsze potrzebujemy pieniędzy i można wpłacać darowizny na nasze cele statutowe. Numer jest na naszej stronie facebookowej, w samym nagłówku, więc zawsze można wpłacić darowiznę, opisać, że to jest darowizna na cele statutowe i te pieniążki na pewno zostaną pięknie spożytkowane. Z roku na rok osób, które potrzebują pomocy, jest coraz więcej. Jest to zauważalne również wśród podopiecznych stowarzyszenia. Naprawdę przybywa ludzi w potrzebie i mam wielką nadzieję, że coraz więcej będzie poświęcane uwagi opiece nad tymi ludźmi, którzy nie tylko nie radzą sobie z finansami, ale z samotnością, z depresją, wycofaniem. Na tym polega integracja i reintegracja. Wigilię Ponad Miedzą uświetnił występ lokalnego zespołu Spring Light, który zapewnił świetną zabawę wszystkim przybyłym. A my na przyszły rok postarajmy się pomóc komuś, choć raz, zupełnie bezinteresownie.